I mówił: Abba, Ojcze, wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. Ewangelia według Marka, 14 rozdział, 36 werset. Modlił się i mówił: wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Ewangelia według Mateusza, 26 rozdział, 39 werset. Widzimy w tych fragmentach zależność od Boga w sprawach takich jak co oraz jak. Jest to bardzo ciekawe przyglądać się temu dokładnie, o co Pan Jezus się modlił i w jakim wewnętrznym usposobieniu to czynił. Raz powiedział, co Ty chcesz, a drugim razem, jak Ty chcesz. Poddawał się całkowicie pod wolę Bożą, nie tylko w odniesieniu do tego, co, ale również i do tego, jak. Na przykład był gotów nie tylko umrzeć, ale również przyjąć, że stanie się to w okrutny sposób, poprzez ukrzyżowanie. Powinniśmy pozostawać w zależności od Boga i my nie tylko wobec tego, co, ale także i jak. Oznacza to, że nie tylko pytamy o to, czego Bóg od nas chce, ale również i o to, jak mamy wykonać to, czego Bóg od nas oczekuje. Świat mówi, cel uświęca środki. Jednak Słowo Boże mówi inaczej. Jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. Tak mówi 2 Tymoteusza, 2 rozdział, werset 5. I mówił: Abba, Ojcze, wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. Ewangelia według Marka, 14 rozdział, 36 werset. Modlił się i mówił: wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Ewangelia według Mateusza, 26-39. Zależność od Boga w sprawach takich jak co oraz jak jest przedmiotem tych wersetów. Pytanie o to, jak, możemy odnieść również do motywacji i usposobienia, których sami używamy, by uczynić coś dla Boga. Jeżeli to nie miłość do Chrystusa jest tym, co porusza mnie do podjęcia działań, wtedy nawet największe poświęcenie w oczach Bożych nie ma wartości. Jak mówi nam pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, werset 3. Pierwszy list do Koryntian, 13:3, zawiera taką informację. I choćbym rozdał ubogim cały swój majątek i choćbym ciało swoje oddał na spalenie, a miłości nie miał, nic mi to nie pomoże. Ileż zapłaty, patrząc na to z punktu widzenia sądowej stolicy Chrystusowej, przed którą stanie każdy wierzący, aby otrzymać pochwałę od Boga i zrobi to, w trakcie pochwycenia, zabrania Kościoła do nieba, to ileż zapłaty, patrząc na to z punktu widzenia sądowej stolicy Chrystusowej, idzie na marne. Czynimy różne rzeczy z niewłaściwą motywacją. Zasadniczo to bardzo dobra rzecz, gdy poświęcamy pieniądze, modlimy się i pościmy. Ale Pan wyraźnie uczula swoich uczniów na to, jak ważne dla Niego jest, abyśmy wszystkie te rzeczy czynili z prawidłową motywacją. Poucza nas przecież tego Ewangelia Mateusza, 6 rozdział od 1 do 18 wersetu. I
Tak, zastanówmy się. Być może Pan pokazał Ci wyraźnie, jaki rodzaj posługi jest Twoim osobistym zadaniem. Czy prosisz Pana Jezusa Chrystusa, czy prosisz Go potem również i o to, aby objawił Ci, jak powinieneś przystąpić do wykonywania swoich zadań, które Ci On przecież polecił, to znaczy w jaki sposób, przy użyciu jakich środków pomocniczych, w jakim czasie, jak możesz uchronić się przed tym, aby wykonywać różnorodne posługi z niewłaściwych motywów? Jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. 2 Tymoteusza 2:5.